Państwu kłania się Wojciech Dobrzyński, Narodowy Instytut Studiów Strategicznych i kanał NIS TV. Proszę Państwa, dzisiaj będę rozmawiał z panem Andrzejem Lipińskim. To jest mały przedsiębiorca rolny z Podgrańska. Ale dlaczego Narodowy Instytut Studiów Strategicznych, który zajmuje się finansami już od będzie trzecia czy czwarta audycja, kiedy zajmujemy się kwestiami właśnie rolnymi, rolnictwem. Otóż to jest bardzo ważny problem, dlatego że ta inflacja, która obecnie jest, inflacja na podstawowe produkty żywnościowe, nie bierze się z jakichś mechanizmów ekonomicznych, które nam wmawiają, że to wojna, że ceny rosną żywnością rolników. To wszystko jest nieprawda. To wszystko jest nieprawda. Właśnie z panem Andrzejem Lipińskim, rolnikiem, będę rozmawiał o tym, jak właśnie ma tanią żywność, którą nie może i nigdzie sprzedać, bo wolą kupować żywność, skupować żywność holenderską. Jak marże, ponad 1000% marży jest narzucane na produkty rolne, to powoduje inflację. My, mieszczuchy, musimy sobie zdać z tego sprawę i zacząć pomijać tych pośredników i nawiązywać bezpośrednie kontakty z rolnikami, żeby właśnie kupować zdrową i tanią żywność. Przestać kupować w marketach. Niech ta zdrowa żywność nie gnije na polach u naszych rolników. Niech ta niedobra żywność, schemizowana, gnije w marketach, a nie u polskich rolników. Z Ukrainy, wyobraźcie sobie Państwo, importujemy mnóstwo zbóż, mimo że tam jest wojna. To zadziwiająca sytuacja. Zwykle w kraju, który jest właśnie, ma konflikt wojenny, zwykle żywności brakuje. Porozmawiamy o tych rzeczach, ale również o kilku innych, bardzo ważnych, po to, żeby Państwu uświadomić, że tutaj pewne sytuacje dotyczące ekonomii, dotyczące właśnie inflacji, są tutaj celowo kreowane. Kreowane są przeciwko nam, przeciwko Polakom, przeciwko rolnikom, przeciwko przedsiębiorcom. To jest jakby zorganizowane przedsięwzięcie, które musimy tak przeanalizować i tak na to spojrzeć, żebyśmy wiedzieli, że to jest robione wbrew nam i celowo. I reagować na to, przede wszystkim reagować, no tak, żeby do tej sytuacji nie dopuścić. Proszę Państwa, pozwólcie, że się teraz z panem Andrzejem Lipińskim połączę. Halo, halo. Kłaniam się panie Andrzeju. Wojciech Dobrzyński, Narodowy Instytut Studiów Strategicznych i kanał NIS TV. Właśnie, jesteśmy już na wizji. Ja pozwoliłem sobie króciutko zaanonsować, o czym będziemy rozmawiać. I za chwilę oddam panu głos, żeby pan skomentował sytuację, jaka obecnie jest w rolnictwie, jaka jest na rynku żywnościowym, skąd się bierze ta inflacja, jak to wygląda też w kontekście wojny na Ukrainie. Panie Andrzeju, oddaję panu głos. Dobry wieczór Państwu, z tej strony Andrzej Lipiński, mały rolny przedsiębiorca Mikofarm, jesteśmy na Facebooku, można nas zobaczyć, co produkujemy, znaczy może i produkowaliśmy, bo powoli wygaszamy po prostu działalność naszą rolniczą. Od czego tu by zacząć? No jest kilka tematów. Może najpierw tutaj ten gorący temat Ukraina. No mili Państwo, jak kraj podczas wojny, czy jaka to jest wojna, gdzie kraj ma nadwyżkę żywności, eksportuje ją na cały świat, a między innymi zasypuje między innymi nasz kraj, Polskę, zbożem, pszenicą, czyli kukurydzą i nie wiadomo jeszcze jakimi towarami, o których my nawet tu Polacy nie wiemy. To jest, ja to nazywam nielegalny import towarów, bo my Polacy nie, rolnicy nie zezwalaliśmy na
import tych zbóż, skoro my sami je możemy wyprodukować i mamy. Panie Andrzeju, ja myślę, że tu warto powiedzieć coś takiego, że pomijając, że właśnie taka niekontrolowana napływ tego rodzaju towarów, kiedy my możemy to sami wyprodukować, oczywiście jest ze szkodą dla naszego rynku i właśnie i dla rolników, ale tam zdaje się są jeszcze dodatkowe preferencje, tak zwane korytarze niby pomocowe, przez które idą ta żywność, te zboża idą bez cła. One są bezcłowo, w związku z tym są bardzo konkurencyjne w stosunku do naszej produkcji. Być może są tam robione jeszcze jakieś dopłaty, bo one są po cenach dumpingowych. Czy ja się mylę, czy dobrze mówię? Po części tak, dobrze pan mówi, panie Wojtku. No tam oni mają też całkiem inne koszta produkcji, tak? Bo jest przede wszystkim paliwo o wiele tańsze. Nawozy, nasze polskie nawozy wyjechały na Ukrainę i prawdopodobnie, z tego co słyszałem, to tam tona nawozu 400-500 zł kosztuje, na przykład tam takiego azotowego, nie? Gdzie tam pszenica tam, czy ta kukurydza, no musi coś dostać, chociaż na Ukrainie to są bardzo dobre ziemie i podejrzewam tych nawozów też mniej mogą stosować, ale no takie są ceny naszych polskich nawozów. Z kolei u nas rolnik za nawóz płaci dzisiaj od 3,5 do 5 tysięcy złotych za tonę. Czyli 10 razy tyle, czy ja dobrze słyszę? Oczywiście, a nie wspominając o paliwie, gdzie nie wiem na dzień dzisiejszy po ile jest paliwo na przykład na Ukrainie, tak? Ja chcąc jechać sobie zatankować ciągnik na przykład na Białorusi, też bym chciał wyjechać sobie, nie wiem, cysterną na Białoruś, kupić paliwa po 2 zł za litr i przyjechać tutaj. Nawozu też bym kupił po 400 zł chętnie od pana Łukaszenki, ale mi się nie pozwoli, bo ja bym był zbyt konkurencyjny. Po prostu nie trzeba dokręcić, tak? O jakiej my w ogóle konkurencji mówimy, tak? No, także niech mi tu minister żaden nie mówi takich bajek o konkurencji, o konkurencji, o zdrowej konkurencji. To żadna konkurencja, to jest kontrabanda. I to jest zdrada nas, Polaków, w tym momencie. Robienie takich rzeczy, nie? Bo to są rodzinne biznesy polskie, rodzinne gospodarstwa. Coś można nazywać biznesy, tak? Bo tu są plany biznesowe, kredyty, maszyny drogie w to wchodzą. Ludzie planują na 10-20 lat do przodu sobie. I to są... Dzisiaj rolnik jest mądrym człowiekiem, jednym z najmądrzejszych ludzi. Powiedzmy, nie chcę pan nikogo obrazić, tylko chodzi mi o to, że my musimy myśleć 24 na dobę o pieniądzach, co się opłaca, co się nie opłaca, co zrobić. To nie jest praca 8 godzin, robię swoje i wyłączam się na resztę czasu, na 16 godzin sobie odpoczywam. Ale panie Andrzeju, niech pan pozwoli, panie Andrzeju. Ja myślę, że nie jest to problem, że polski rolnik nie myśli, że nie kalkuluje. Oczywiście, że jest dobrze przygotowany do swojego fachu, natomiast rządzący robią wszystko, żeby temu rolnikowi utrudnić życie, zniszczyć biznes pod pretekstem wojny właśnie. To jest ten przede wszystkim problem. Ja dzisiaj z pełną odpowiedzialnością za moje słowa mogę powiedzieć, że Morawiecki nie zasłużył na to, żeby mówić pan. Morawiecki, Kowalczyk, to ci ludzie powinni po prostu być osądzeni od razu za wyniszczanie polskich rodzin, polskich gospodarzy i znęcanie się nad konsumentami polskimi. No bo tu wchodzę już w następny temat, czyli marże na żywność. Przecież u mnie warzywa, powiedzmy marchewka, tam pietrucha, czy ta buraczek ćwikłowy, jeżeli miałbym zorganizowany skup u nas tutaj w okolicy, gdzieś w powiecie naszym sztumskim, to ja bym chętnie ten towar sprzedał na dzień dzisiejszy przy hurtowych ilościach, czyli nie wiem, 100-200 ton, żebym mógł sprzedać od razu. To po złotóweczce, jakbym dostał od razu zapłacone, to bym się cieszył. I
I w tym momencie narzut powinien być około 20-30%, myślę, w cywilizowanym kraju, żeby pokryć koszta dystrybucji. To by wystarczyło. Ale przepraszam pana bardzo, pan mówi o pietruszce, na przykład pietruszka za złotówkę, kiedy ona jest po 15 zł w sklepiku albo więcej. No to no tak, no to jest pan, jakiś dramat. Jak ja bym dostał za pietruszkę, tak jak leci z pompa po złotówce, i ja wyhoduję sobie tam 15 ton, powiedzmy 20 z hektara, dla mnie to są i tak dobre pieniądze, tak? A zobaczy pan, jak wy przepłacacie, nie? To oczywiście ta pietruszka tam zawsze jest trochę droższa, nie? Bo ona jest bardzo ciężka w uprawie. To jest trudna roślina, nie? Ale to już pomijając, mówię tak. No ale przed sekundą pan powiedział, że pan by ją sprzedał za złotówkę, czyli nie chodzi o to, że ona jest trudna w uprawie. Tylko że to jest przecież 1000% albo więcej marży nałożone. To jest kreowanie inflacji w Polsce, prawda? Wie pan, przy zapewnieniu zbytu to się też koszta obniżają, tak? Bo ja wiem, że mogę inwestować w to ziemię, mogę obornikiem lepiej nawieść, wapnem, bo ja wiem, że ode mnie na 100% konsumenci z miasta te warzywo kupią. Panie Andrzeju, bo ja chcę, żebyśmy ostrą kreską rysowali. To ja rozumiem, że ma pan kolejkę od skupu. Jeżeli pan po złotówce byłby gotowy to sprzedać, to rozumiem, że skup u pana idzie pełną parą. Nie może się pan opędzić od tych, którzy chcieliby od pana skupić te warzywa. Czy ja się mylę, czy jest odwrotnie? No, panie Wojtku, pan się o 360 stopni myli. Kolejki nie ma, a wręcz przeciwnie. Nie będę tu wymieniał z nazwy, ale w Trójmieście są hurtownie, gdzie zawoziłem na przykład pasternaka. Jest bardzo smaczna, zdrowa roślina, warzywo. I powiedziano mi, że w zasadzie mój pasternak, no może jest zdrowszy, może mniej tych pestycydów ma, albo w ogóle nie ma tych pestycydów, ale i tak wolą, no kupią ode mnie po złotóweczce, kupili z dowozem do Gdańska. Niedużo, tam pół tony, czy tam tonę raptem kupiono ode mnie tego pasternaka. No to od kogo oni kupują? Od kogo kupują? To od kogo kupują? I mówię, powiedziano mi wprost, że z Holandii kupią sobie, jest droższy, bo po 5 zł za kilogram, ale oni wolą holenderski. Aha, czyli dorzucą sobie jeszcze marże i my płacimy za holenderską po kilkanaście złotych zamiast polską. Zapłacicie 15 zł, może. Nie wiem teraz, po ile jest w sklepie pasternak, czy w ogóle jest, nie? To jest bardzo zdrowe warzywo, ale oczywiście warzywo jest bardzo czule na pestycydy, na metale ciężkie. I tutaj ja się staram jak najmniej tej chemii używać. Takie minimum, gdzie tam na przykład odchwaszczenie, to jeden, dwa zabiegi się zrobi, żeby tych chwastów troszkę zniszczyć, ale mechanicznie też niszczymy. I naprawdę sprawdzaliśmy na pestycydy nasze warzywa i w skierniewicach i naprawdę fajne wyniki wychodzą, czyli nie ma żadnych pestycydów, można małym dzieciom dawać nasze warzywa i starsi i młodsi ludzie mogą spożywać bezpiecznie. No rozwoziłem tu tak samo po Trójmieście moje produkty i nigdy nie miałem żadnej reklamacji, że dziecko jakieś miało, wie pan, uczulenie, jak mi panie opowiadają po truskawkach z marketów na przykład, co się dzieje, mówi, wystarczy, że dziecko zje dwie truskawki, ja wiem, że już chemia tam była. Panie Andrzeju, niech pan poczeka, to znaczy, że oni skupują truciznę, a zdrowej żywności od rolnika nie skupują. Przecież to jest działalność zorganizowanej grupy przestępczej. Tak, zdrowa żywność, no szkoda, ja tam może bym jeszcze poszukał zdjęcia. Zdrowa żywność gnije w kopcu, a później wiosną kopiec się zapada i spływa wszystko do rowu, sok ze zdrowej żywności, bo pierwszeństwo jest chemia. Panie Andrzeju, bo wspomniał pan laboratoria, no więc okazuje się, że przestały funkcjonować, czy to jest prawdą, że przestały funkcjonować laboratoria, które miały właśnie za zadanie wykrywać, ile jest takich właśnie nawozów, czyli ile jest chemii w danym produkcie, i one przestały badać, czyli nie funkcjonuje to w sposób prawidłowy. Niech pan trochę o tych laboratoriach powie, czy to działa, czy to nie działa, jak to jest?
No, z tego co ja wiem, bo sam doświadczyłem, to jest jedno laboratorium chyba na całą Polskę w Skierniewicach, jak nie chcę pomylić nazwy, ale wiem, że Skierniewice. I to pod PIORiN należy, taka niby to państwowa komórka jest od nasiennictwa i zdrowotności. No i tu akurat pani mnie wylosowała, że tak powiem, przyjechała tu z Malborka, z oddziału Malbork, z PIORiN-u. Czy WIORiN też jest, bo jest PIORiN i WIORiN, ja nie chcę Państwa tu w błąd wprowadzać, ale są te dwie, tam jeszcze więcej z tych w ogóle tych organów różnych takich, nie wiem od czego ci ludzie są, no ale mniejsza z tym, PIORiN lub WIORiN. Przyjechała Pani tutaj do mnie na podwórko, mówi, będzie sprawdzać ziemniaka na zawartość metali ciężkich i pestycydów i w ogóle. A mówię, o to fajnie, to ja nie muszę badać, ja mówię, zapraszam, mi się to przyda, czy będzie jakiś certyfikat. No będzie certyfikat. Jak przejdą badania pozytywnie czy negatywnie, na pewno pan dostanie to na piśmie. Ja mówię, dobrze, to od razu wrzucę to na Facebooka i tam na Mikofarm można ten właśnie pismo znaleźć. Tam jest właśnie podany adres, które laboratorium. No tak, ale panie Andrzeju, zbadano pana, natomiast te badziewie, które płynie z Holandii czy przez koncerny, oczywiście oni tego nie badają. No bo okazało się, że tam jest mnóstwo metali ciężkich. Tak, no znając i widząc jak to działa, to raczej chyba nie, bo na granicy ciężarówek teraz się nie zatrzymuje jak kiedyś, tak? Ciężarówka przejeżdża przez granicę do miejsca docelowego. No oni nie jadą na laboratorium najpierw, czy gdzieś tam, żeby zbadać i to. To są tylko dokumenty wystawiane, któreś tam SMR w miejscu początkowym do miejsca docelowego. Jakieś tam świadectwo może jest wystawione w Holandii, powiedzmy, że to się zgadza, tam normy unijne, że warzywo spełnia i to jest wystawione na przykład w Holandii, ale czy faktycznie, i znając Holendrów mentalność, czy faktycznie oni prawdę piszą tam w tych dokumentach, to tego my nie wiemy. Bo ja słyszałem, że w ogóle są fałszowane świadectwa pochodzenia w zależności od tego, czy właśnie jest cło, czy nie ma cła, czy są jakieś ulgi związane właśnie z tymi kanałami takimi pomocowymi. I te towary mogą być w ogóle z każdego innego regionu, tego nikt nie kontroluje przecież, no. Tak samo jest Ukraina, no tu jest fałszowane, bo było przecież, mówiono teraz w telewizji, tam Agrounia coś wspominała i że pszenica wjeżdża niby jako techniczna, chociaż pojęcie techniczne to ja jako rolnik już z 20-parym doświadczeniem, to pierwszy raz się zetknąłem z takim określeniem, że istnieje pszenica techniczna, paszowa, rozumiem. Ona wjeżdża jako techniczna, tu zmieniają dokumenty i się okazuje, że ona idzie jako chlebowa dalej. No dlatego, że techniczna jest, wchodzi, pewnie jest za złotówkę, prawda, a chlebowa za 5, no więc to jest stary numer właśnie fałszowania nie tylko świadectw pochodzenia, ale właśnie jakości. Kiedyś przemycano do Polski benzynę lotniczą, znaczy ona była napisana lotnicza, bo była zwolniona ze wszystkich akcyz, a była normalną etyliną 98, tak. Prawda? Więc to są te stare numery powtarzane od wielu lat. To są takie numery, jakbyśmy w ogóle nie należeli do żadnej Unii, po prostu jedna wielka korupcja. To jest korupcja, to można śmiało powiedzieć. Ale oni u siebie również, u siebie cały Parlament Europejski, cała Rada, to wszystko jest jedna wielka korupcja. Ale ja bym wróciłbym panie Andrzeju do Polski, bo chciałbym, żeby pan jeszcze pokazał, jak ten rząd i ta władza niszczy rolnika w sposób absolutnie celowy. Na przykład, kiedy mamy do czynienia z klęską żywiołową. Proszę opowiedzieć o tych mechanizmach, które oni stosują, kiedy jest klęska żywiołowa, wydawałoby się, że trzeba pomóc rolnikowi. Co się wtedy dzieje z leasingami, z kredytami bankowymi i tak dalej? Proszę to opowiedzieć. Tak, to jest następny duży temat,
gdzie rolnicy teraz mają duże problemy i są klęski żywiołowe. Moje gospodarstwo dotknęło klęski żywiołowe 2017, 2018 susza. 2017 były nawalne z kolei deszcze, nie można było wykopać ziemniaka skrobiowego, innych warzyw, ale w 2018 była susza stulecia, potwierdzona przez Instytut IMGF w Gdyni. No i 2019 była następna klęska, też susza, jak się nie mylę, to była susza. No jak wam państwo pomagało? Jak rząd wam pomagał w tych sprawach? Proszę opowiedzieć. Pomagało w ten sposób państwo, że tak, w pierwszej kolejności wypowiadano nam kredyty, długoterminowe kredyty na zakup ziemi, na zakup maszyn. Wypowiedziano kredyty. I doskonale ci ludzie wiedzą, że no, ten rolnik nie będzie miał z czego zapłacić kredytu, na przykład 100 tysięcy złotych za maszyny, który był rozłożony na 10 lat, a oni przy klęsce żywiołowej wymagają, żeby od razu w ciągu 7 dni rolnik to zapłacił. Polski rolnik przy takich niskich cenach. No to zabija tego rolnika dodatkowo. Nie dość, że klęska żywiołowa, to jeszcze klęska tego głupiego rządu, tak? Tak, to wie pan, to nie głupi rząd, tylko ja bym nawet, panie Wojku, to nazwał rasizm gospodarczy, tak? Rasizm gospodarczy. Jesteś Polakiem, nie masz prawa na cywilizowanych warunkach istnieć. To ja się pytam, dzisiaj rolnikowi, który produkuje żywność dla polskiego obywatela, człowieka żywego, Polaka, zabiera się maszynę, zabiera się kredyty, się wypowiada, rujnuje się gospodarstwo do zera, a w międzyczasie się kupuje drony na Ukrainy, na przykład za 20 milionów, nie chcę tu skłamać, chyba euro czy złotówek, 20 milionów kupiono drona. No tak, ale przede wszystkim my konsumenci cierpimy, bo właśnie musimy, pan pozwoli, musimy kupować właśnie tę żywność sprowadzaną z zagranicy, bo rolnik nasz jest wykończony. Stąd się bierze ta inflacja, stąd się biorą te ogromne ceny, stąd jesteśmy zobarzani. To jest absolutnie wroga działalność przeciwko Polsce i Polakom. Ale panie Wojtku, o jakiej my ekologii na przykład rozmawiamy? Napędzanie ludzi w kozi róg. Jak można ziemniaka targać ciężarówką, 400-500-konną ciężarówką przez całą Europę ziemniaka? Gdzie my ziemniaka chcemy produkować? No to o czym my tu mówimy? No to jest, wie pan, to jest paranoja cała, ale jeszcze na tych klęskach się chcę skoncentrować. No i wymawia się te umowy. Następno gmina, Jakunie, Mikołajki Pomorskie, województwo polskie, gmina fałszuje po prostu te protokoły, czyli jak miałem 80% strat na przykład w 18 roku, wszystko wyschło prawie, 20% pozostało tylko przy życiu roślin, a gmina przychodzi i wpisuje mi 20% strat i że ja będę miał szacowany dochód według nich 500 000 zł z mojego 30-hektarowego gospodarstwa. 500 000. Oni sobie wzięli, bo akurat pietruszka wtedy miała cenę 25 zł gdzieś tam w markecie. 25 zł. Oni wzięli cenę z marketu, tak jak ja bym tą marżę dostawał, wie pan. I policzyli 25 zł za kilo pietruszki razy tamte hektary. No wyszło im 500 000. I wychodzi na to, że nie dość, że klęska żywiołowa, gmina mnie oszukuje na szacowaniu, zaniża protokół, nie otrzymuje tego minimum szkód w procentach na protokole, czyli tam musiałbym spełniać na tamten czas 30% strat. Wpisano mi 23% strat, żebym nie dostał żadnej pomocy, a faktycznych strat 80%. Zostaję bez pomocy ARMIR-u, żadnego kredytu klęskowego. Ja mówimy tu o kredytach klęskowych. Po prostu ci rasiści, bo to są, ja się czuję, że po rasistowsku jestem traktowany. Nawet żałują, zazdroszczą, żebym dostał kredyt na tą pomoc suszową. Po prostu odciąć człowieka od wszystkiego. I na dodatek wymówione w tym momencie kredyty, zabrane maszyny i fakturka za 7 dni na 100% wartości maszyny. Może pokopmy głębiej. Dlaczego oni tak robią? Dlaczego oni tak robią? Czy ma pan to przemyślane? Czy to jest po prostu świadome zabijanie naszego rolnictwa?
naszego rolnika po to, żeby nas zubożyć i potem za darmo przejąć. Czy pan z tej swojej perspektywy widzi, pan rozmawia z innymi rolnikami, czy oni widzą, co się dzieje, czy chcą się zbuntować, czy chcą, nie wiem, przyjechać z gnojówką tutaj pod Urząd Rady Ministrów i ich wygonić stąd wreszcie? No, znaczy tak, są rolnicy, są podzieleni strasznie rolnicy, tak? Bo ta Unia... No dzieli rząd, no. Podzieliło w ogóle wszystkich, czyli tak, jedni co, za komuny jeszcze, że tak się wyrażę, generacyjnie, po układach, bo tu musimy zaznaczyć, że są też układowcy, czyli na przykład do portu w Gdyni, w Gdańsku, na przykład zboża pan sobie nie zawiezie, żeby na statek sprzedać bezpośrednio, tylko przez firmy pośredniczące, czyli układowców. Ja Polak do polskiego portu nie sprzedam mojego zboża za dolary, tylko ktoś, słup, nie wiadomo skąd, on sprzedaje mój produkt za dolary. I ci ludzie się dorabiają i tworzą większe i większe gospodarstwa. Oni nigdy nie będą z nami wspólnie chcieli jednego dobra. Dla nich jest wręcz korzystnie, żeby mali przedsiębiorcy rolni wypadali z rynku, bo oni chcą je przejąć. Oni żyją w tym układzie, wiejsko, znaczy warszawsko, o ulicy Wiejskiej, tu chodzi o ulicę Wiejską, z ulicy Wiejskiej z Warszawy, oni są w tym układzie, tak zwane słupy, mają kontakty w portach, stacjach przeładunkowych i oni chcą przejmować tych mniejszych rolników. I tylko mniejsi rolnicy, my prawdziwi rolnicy, co chcemy produkować zdrową żywność, jesteśmy z pokolenia rolnikami. Tak, nam brakuje tej iskry, żeby po prostu zrobić ten zryw i upomnieć się o swoje. Ale my, między nami są po prostu duże odległości. Na przykład w jednej miejscowości może być dwóch, trzech rolników, którzy chcą walczyć o swoje, a następni są 50 kilometrów dalej, nie? Bo pan sobie wyobrazi, że są gospodarstwa koło mnie, które mają po 30, tu jest jedno gospodarstwo, 30 tysięcy hektarów ziemi. Ziemia rozleczona z Pomorza aż pod Białystok. No to wie pan, taki człowiek nigdy nie będzie on rozmawiał z nami i on nie pojedzie na protest, on nie zrobi jakiegoś rabanu, żeby się upomnieć o zdrową żywność, o małe marże. To są ludzie z układu. Jest tak rozbite to rolnictwo. Panie Andrzeju, ja przesłałem panu taki materiał dotyczący zakładania gniazd. No bo jednak rolnicy zaczynają rozumieć, że jeżeli się nie zjednoczą, jeżeli nie zbudują właśnie wokół siebie takich gniazd, gdzie właśnie będą pilnowali tej ekologiczności, gdzie będą występowali nie jako pojedynczy rolnik, tylko jako już zgromadzenie przynajmniej tam 300 rodzin, no to już jest jakaś siła, że sami będą przetwarzać tą żywność, że właśnie stworzą piekarnie, stworzą ubojnie, stworzą masarnie i tak dalej, że to jest rozwiązanie, żeby ich po prostu pominąć. To jest rozwiązanie, tylko że co? My jesteśmy w sytuacji takiej, że już jesteśmy dojeżdżani, nie? No ja na dzień dzisiejszy, żeby zrobić własną masarnię malutką, powiedzmy, no to bym musiał jakiś budynek, mam budynek, powiedzmy, ale wyremontować, jakieś kafelki, jakieś coś, no trzeba jakieś warunki sanitarne też spełnić, tak? Budynki, powiedzmy, mam chlewnie pustą już 20 lat. Ja bym tam chętnie wyprodukował dla miasta, dla Warszawy, dla Gdańska, na przykład świeże mięsko z prawdziwie chowany świnek, zapraszałbym tutaj ludzi z miasta chętnie, żeby zobaczyli, jak my karmimy, jak my uprawiamy. To wszystko jest do zrobienia, ale my jesteśmy tak, ja na przykład na swoim tutaj doświadczeniu mogę powiedzieć, ja próbowałem tyle, nawet jeździłem za granicę do Wielkiej Brytanii, dorabiałem, żeby tu w to gospodarstwo pchać i 14 lat w Anglii pracy, jazdy do Polski, Anglia, Polska, tu praca w międzyczasie z bratem, prowadzenie gospodarstwa i to nie starcza, to jest po prostu... my jesteśmy po prostu wyczerpani fizycznie, psychicznie i ekonomicznie. To jest już po prostu koniec, nie? Jak dla mnie to w tym roku, ja widzę, ja nie mam za co już siać warzyw,
ponieważ COVID-em i tą Ukrainą już nas dojechali. Nie, jak nie zginęło te 200 ton w kopcach ostatnio warzyw. Proponowano mi 20 groszy nawet za buraczka pięknego, bez chemii, ćwikłowego. No proszę bardzo, nie? No to no, się nie da rozmawiać z takimi ludźmi. Znaczy wie pan, bo tutaj sekundę, panie Andrzeju, bo pan strasznie mi załamie moich telewizów. Trzeba jednak pewne pozytywne elementy spróbować zbudować. No po to między innymi mój kanał, który zajmuje się kwestiami ekonomicznymi, ja jestem warszawiakiem, że tak powiem, od pokoleń, w związku z tym jestem takim typowym mieszczuchem, a jednak mnie interesuje to, co się dzieje na wsi, no dlatego, że to widzę ten związek między tym, jak my tutaj, że tak powiem, ciężko nam się żyje w mieście, przez to, że wy jesteście gnębieni. Więc nawiązanie naszych relacji, właśnie miasto, wieś, bezpośrednio, bez tych pośredników, pomijając ich, jest właśnie rozwiązaniem. Więc zastanówmy się, niech pan nie mówi, że pan już jest wykończony, tylko niech pan teraz pomyśli, jak powinien pan nawiązać kontakty z Gdańskiem, bo ma pan tam najbliżej, prawda, z gdańszczanami, żeby właśnie udrożnić tą, pominąć ten system, pominąć tych pośredników. Tak, panie Wojtku, ja nawet do Warszawy mogę dowieść, skoro będę miał klientów, bo ja na Brunisze, my na Bruniszach z żoną i z dzieckiem odstaliśmy swoje, jak w trzecim świecie, nie? Na placu gołym z kukurydzą cukrową staliśmy po 3-4 doby i tak nie sprzedaliśmy, nie? Sprzedaliśmy tylko na opłatę wjazdu. Proszę zrobić też reportaż na przykład o tych Bruniszach tam. To ja bardzo proszę sekundę, Brunisze sobie dostawimy, bo to też jest... że tak powiem, pośrednik. Natomiast sekundę, niech pan poczeka chwilę. My mamy taki warszawski sejmik. Tam jest kilkadziesiąt, pewnie będzie niedługo kilkaset osób i być może moglibyśmy zrobić coś takiego, że właśnie byśmy zamawiali gremialnie wszyscy w sejmiku, na przykład u pana warzywa, bo nawet z dostarczeniem to i tak nam taniej wyjdzie. Kupimy po worku. Pan, 2 tony warzyw przywiozę, nie? Tak. I na raz, no to jednak już jakaś wartość jest, nie? No, czy byście sami przysłali jakiś transport, ja tu załaduję i żebym wiedział, że to... Ale to główne leży teraz po stronie konsumentów. No ale nie, musimy... Panie Andrzeju, już panu mówię. Być może zorganizujemy ten transport. Tutaj zorganizujemy tych ludzi, którzy to odbiorą. Po pańskiej stronie by było przygotowanie asortymentu od siebie. Jak pan na przykład nie ma jakiegoś asortymentu, a jest u sąsiada, no to żeby on też się do tego włączył, bo wtedy jak im większy asortyment, no to podjedziemy raz, drugi. Mamy taki niedawno organizowaliśmy przeprowadzkę, więc jest taki, który chyba z 2 tony na pewno weźmie. I się opłaci pojechać w jedną i w drugą stronę, zrobić ze 3 kursy i możemy to zagospodarować, więc po programie ja porozmawiam z szefem, z koordynatorem sejmiku, puszczę mu ten materiał nasz, no po to, żebyśmy to zrobili, nie zwracając uwagi na ten bandycki układ, który jest między rządem a tymi układowcami, tylko zróbmy to sami. Nie mówmy, że tego się nie da zrobić, tylko to zróbmy. Nie, no panie Wojtku, ja nie mówię, że się nie da, nie, ale ja patrząc na dzień dzisiejszy, to tak, żeby ratować gospodarstwo i żeby wyżyć z tego, to ja nie mogę handlować żadnymi korporacjami, żadnymi hurtowniami w Polsce, żadnymi firmami przetwórczymi, bo to jest jeden wielki po prostu bandycki układ. Oni nie płacą uczciwych pieniędzy, każą czekać po rok czasu za pieniędzmi. No to jest, bym tu musiał jeszcze następną godzinę opowiadać, jak na przykład warmińskie zakłady przetwórstwa owocowo-warzywnych w Fidzyniu, jak traktują ludzi też, rolników, tak? Po rok czasu, po półtorej trzeba czekać za pieniędzmi. No to jest przesada, tak? Dlatego
Dla nas jedyne tylko wyjście, produkcja po prostu pod klienta bezpośrednio. Dokładnie. O, i to jest dobra konkluzja tej audycji. Bezpośrednio do klienta, tak się będziemy umawiać. Organizujmy się. Olejmy tych pośredników, wyeliminujmy ich. I przestańmy im dostarczać cokolwiek. Tańsze i zdrowsze jedzonko dla was, dla konsumentów w mieście. Dokładnie tak. To nikt nie będzie kupował tego holenderskiego, tego drogiego i oni zostaną z tym towarem. To niech im gnije w tych marketach ta żywność z Holandii, a my będziemy się doopatrywać u pana. Tak, tylko tutaj mówię, to strona konsumenta, musicie ludzie sami zacząć się organizować, bo widzicie, że jesteście sprzedani, jesteśmy sprzedani. No właśnie, to niech pan zorganizuje to po stronie, panie Andrzeju, niech pan to zorganizuje po stronie dostawy towarów i my zorganizujemy to po stronie odbiorów. I tak zadziałajmy, dobrze? Niech pan mi da parę tygodni, żeby to można było ogarnąć. Sejmik mamy 5 chyba lutego. Na sejmiku możemy właśnie zebrać już pewne zamówienia na te towary, jak ustalimy jakie. Jest szansa to sensownie zorganizować. Panie Andrzej, już rozmawiamy ponad 40 minut. W związku z tym będę z panem się jeszcze łączył, jak już zrobimy parę takich ruchów i wtedy opowiemy, jak to można zorganizować, żeby właśnie ludzie od nas się uczyli. A na dzisiaj to kończymy i połączymy się w najbliższym czasie, jak już będziemy mieli do opowiedzenia, jak żeśmy to zorganizowali. Dobrze, panie Andrzeju? Dobrze, okej. To bardzo dziękuję. Państwu też bardzo dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że uda nam się to przedsięwzięcie zrobić. Bardzo proszę, wspierajcie nas. Bardzo proszę, subskrybujcie kanał, bo to, co robimy dla was. Tak, panie Andrzeju? Chciałbym coś powiedzieć. Panią Hanię serdecznie chciałbym pozdrowić, która tam zrobiła wykład ostatnio o naszym państwie, które w zasadzie nie istnieje, a jest firmą, nie jest korporacją. Przekażemy, pewnie Hania ogląda nasz program, na pewno by się ucieszy z tych pozdrowień. Chce pan jeszcze kogoś pozdrowić? Mikofarm pozdrawia z Pomorskiego. No, dużo, dużo cennych rzeczy pani wyjaśniła mi w ogóle i tutaj ja przekazuję dalej. Ludzie po prostu mi nie wierzą, słuchają i są po prostu w totalnym letargu. Nie wiedzą, co myśleć o tym w ogóle, nie? Nie chcą wierzyć po prostu, nie? Że jesteśmy korporacją, nie? To bardzo proszę dystrybuować te materiały, dawać innym, edukować. Może się wreszcie ludzie przebudzą. Nie, Wojku, jeszcze na koniec sprawdziłem sam siebie w rejestracji w Nowym Jorku. Ja jako gospodarstwo rolne Andrzej Lipiński mam nadany numer DUS. Jestem też sprzedany. O, mogę panu powiedzieć. Dziękuję jeszcze raz panu i do miłego usłyszenia. Do usłyszenia, dziękuję. Do widzenia. Cieszę się, że jesteś z nami, bo to oznacza, że nasza praca jest dla ciebie ważna. Wpłacając dowolnie wysoką kwotę, będziesz mieć udział w tworzeniu historii. Subskrybuj kanał, lajkuj, udostępniaj. Kliknij link darowizna tuż pod nagraniem. To banalnie proste. Mam nadzieję, że dyspozycja stałego zlecenia da ci poczucie dobrze zainwestowanych pieniędzy. Dziękujemy.